Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. Kontynuujemy serię puzzle CAD 3D. Mamy kolejny obiekt, który będziemy modelować w złożeniu czwartym. Zatem przechodzimy do programu. I teraz będzie to pierwszy obiekt, który będziemy teraz modelować, którego wytworzenie metodą obróbki ubytkowej CNC było, no, mogłoby stanowić nie lada wyzwanie, jeżeli chodzi o użytą maszynę, program obróbczy i tak dalej. Dlatego jest to pierwszy teraz detal w tym złożeniu, który bardziej nadawałby się na wykonanie poprzez metodę odlewania. I teraz tak, z racji tego, że my głównie ten materiał traktujemy jako materiał do takiej, powiedzmy, zabawy w modelowanie 3D, w uczenie się SolidWorksa, no to nie ma tutaj problemu. I powiedzmy, że kwestie technologiczności tutaj traktujemy z przymrużeniem oka, aczkolwiek od czasu do czasu coś tutaj na ten temat mówimy. Natomiast gdyby to było coś związane już z takim prawdziwym wytworem i teraz gdybyśmy robili prototyp, no to kwestia, jakiej rangi był ten prototyp. Gdyby to było coś bardzo ważnego, no to oczywiście, powiedzmy, być może koszty wykonania jednostkowej formy do prototypu nie byłyby jakimś koszmarem. Natomiast jeżeli robimy coś, powiedzmy, trywialnego, no to wtedy nie miałoby to za bardzo sensu. Dlatego ja mam teraz taki pomysł, że jeżeli ktoś na przykład dysponuje czasem i chce dodatkowo troszeczkę sobie w SolidWorksie poćwiczyć, no to na przykład niech spróbuje ten model, który tutaj powstanie, spróbować wykonać tak, aby na przykład był możliwy do uzyskania poprzez metodę obróbkową. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, ten detal, jeżeli będzie czas, to po zakończeniu tej serii, znaczy ogólnie tak, jeżeli chodzi o inne, wszystkie pozostałe detale, które będą, jeżeli faktycznie w trakcie modelowania będzie się okazało, że one gdzieś tam na przykład nie domagają, czy coś tam nie do końca jest tak, jak trzeba, wynika to z tego, że ja te modele przygotowywałem i po prostu zapisywałem tak, aby uzyskać kompletne złożenie, do którego dążymy w tej serii. Natomiast gdyby się pojawiły sytuacje takie nie do końca jasne, czy też budziłyby wątpliwość, no to wtedy będziemy się zastanawiać nad poprawą tych elementów. Traktujemy to jako po prostu taki prototyp. Nawet jeżeli wy byście mieli jakieś pomysły do tego, na przykład, żeby coś wykonać w inny sposób, oczywiście po tym, jak już poznamy, co to jest, no to wtedy będzie tutaj łatwiejsza dyskusja w tym temacie. W trakcie, jak o tym sobie tutaj mówię, robię po kolei, nadaję wymiary tutaj na ten szkic. Myślę, że tu jest na razie sprawa oczywista, więc nie ma za bardzo tutaj co komentować, jeżeli chodzi o powstawanie tego szkicu. To jest oczywiście przekrój przez profil, który będziemy tutaj wyciągać w osi X. Potrzebuje się tylko tego odsunięcia na wymiar, który wynosi 13 mm. No i teraz tu już mamy związany szkic i będziemy go mogli wyciągać. Także mówię, jeżeli będziecie chcieli na przykład, gdyby ktoś to może spróbować ten detal wykonać jako element, który nadaje się do wykonania obróbką skrawaniem, a jeżeli będzie taka potrzeba, to już po zakończeniu serii na końcu spróbujemy ewentualnie w ramach tego kanału to jeszcze zrobić. Potrzebuję wyciągnąć symetrycznie od płaszczyzny teraz na długość 40 mm. No i mamy teraz coś takiego. Tylko tyle, że teraz będziemy potrzebowali jeszcze uzyskać wydłużenie tego profilu tutaj związanego z okręgiem, który tutaj za chwilę powstanie. Dlatego można po prostu wykorzystać teraz ten szkic. Mamy układ współrzędny w zerze, ponieważ w zerze zabazowaliśmy sobie nasz okrąg jako podstawę do uzyskania całego profilu. No i teraz dzięki temu, bez dodatkowego wymiarowania, ponieważ nie uwzględniliśmy kwestii kosmetycznej zaokrąglenia na etapie tworzenia szkicu, możemy w łatwy sposób związać ten nasz okrąg z tym, co już jest gotowe. Wiązania są stałe, dlatego przy zmianie wymiarów oczywiście ten okrąg byłby aktualizowany. No i teraz wystarczy, że sobie go wyciągniemy, a potrzebujemy wyciągnąć go na tutaj 8 mm, akceptujemy i teraz potrzebujemy zrobić lustrzane odbicie, czyli teraz to dodanie, ściana, płaszczyzna to płaszczyzna prawa, która była tutaj naszą symetrią, no i dzięki temu mamy już taki właśnie detal. I teraz myślę, że już bez problemów po kształcie widzicie, że wystruganie tego z kawałka materiału, no, byłoby możliwe, ale byłoby trudne, pracochłonne, no i kwestia w rzeczywistości, jakie by tym rządziły się prawa i wymagania.
No i teraz tak, z racji tego, że tutaj coś będzie do tego montowane, to jest przelotowy otwór. I teraz są dwa rozwiązania i tak naprawdę zależy, co kto chce tutaj uzyskać. Ale nie możemy do tego podejść tak. Jeżeli ktoś chce zrobić sobie otwór, może sobie zrobić otwór przelotowy w tym momencie na wylot. Natomiast jeżeli ktoś preferuje sobie zrobić teraz aktualizację szkicu, może to zrobić z tego poziomu i dodać po prostu tutaj okrąg. Dlaczego mówię, że jak komu wygodniej? Jest to taka operacja, taki zabieg, że tak naprawdę ona w jakiś perfidny sposób nam nie rzutuje na to, jak będzie się ten model zachowywał dla dalszych aktualizacji. I teraz w momencie, gdy sobie wrócimy, co prawda na razie zmian nie widzimy, no bo nie mamy tego wyciągnięcia tutaj zrobionego. Jak zrobimy sobie przekrój przez płaszczyznę prawą, no to też widzicie, że tego okręgu nie został zaktualizowany. Dlaczego? No bo musimy sobie zaktualizować kontur do wyciągnięcia, czyli musimy wejść w tą operację i w tym konturze tutaj wskazać mu ten okrąg, który wykonaliśmy. No i teraz w podglądzie myślę, że doskonale widać, jakie nastąpiły różnice. Jeżeli nie, to po aktualizacji na pewno prawie. Będzie to widać dopiero w przekroju, w płaszczyźnie prawej, gdy zrobimy sobie ten przekrój. No ale też problem tutaj polega na tym, nie zostało to zaktualizowane do końca, dlatego że robiliśmy wyciągnięcie na podstawie okręgu związanego do ściany, na której on powstał. Dlatego to dodanie tego wycięcia również musimy zaktualizować, co prawda nie tu, a w szkicu, czyli szkic musimy również tutaj zaktualizować, ale możemy zrobić to najbardziej w prosty sposób, jaki się da, poprzez po prostu zrzutowanie tego kręgu narzędziem konwertuj elementy. Powracamy, no i w tym momencie już mamy otwór przelotowy, także bardzo szybką metodą. Ponieważ tutaj coś będzie się montowało, potrzebujemy w środku wycięcie i to nam jeszcze bardziej dobitnie pokaże, dlaczego element ten jest trudny do wystrugania. Zatem na tej płaszczyźnie przechodzimy teraz do szkicu. Chyba ostatecznie się mi nie włączył, teraz jest. I również zrobimy sobie tutaj przekrój, żeby, no można powiedzieć, łatwiej nam tutaj było coś tworzyć na tej powierzchni. I teraz tak, mamy ten szkic utworzony i potrzebujemy do szczęścia tak tej płaszczyzny, tego łuku, no tego fragmentu. Czyli tutaj można powiedzieć, możemy sobie wykorzystać po prostu te ściany. I zamiast poprzednio użytego narzędzia konwertuj elementy, przy zaznaczonych ścianach możemy użyć narzędzia krzywe przecięcia. No i zostaną one nam tu ładnie zrzutowane. Jedynie co nam brakuje, to połączyć teraz ten fragment tutaj pewnym łukiem. No i tutaj do tego łuku musimy nadać promień. Promień ten wynosi 5 mm. No i mamy szkic związany, możemy przejść do wycięcia. No i teraz przechodzimy do wycięcia, również zrobimy go sobie symetrycznie od płaszczyzny i wartość tego wycięcia wynosi 12 mm. Akceptujemy. No i jest. Żeby widzieć dobrze zmiany, wychodzimy z tego przekroju. No i jest część. Także widać, że tu już będzie w formie potrzebna dodatkowa jakaś rdzeń, jakaś wstawka po to, aby taki element można było tutaj uzyskać. I teraz jeszcze co jest potrzebne? Potrzebna tu jest taka jeszcze pewna dodatkowa czynność związana z tym, że żeby to można było zmontować, tak się okazało w trakcie tworzenia tego elementu, że niestety technicznie nie ma możliwości, aby się udało to zrobić. Dlatego brakuje tu miejsca. Dlatego potrzebuję wykonać tutaj takie pewne jeszcze wycięcie, taki rowek, który w przypadku robienia takiego rdzenia jest możliwy do tego, aby również tą kwestię tutaj ująć, po to, aby już tutaj nie zaprzągać jakichś dodatkowych obróbek do tego elementu. Aczkolwiek też byłoby to prawdopodobnie możliwe. Dlatego teraz jak sobie zrobimy? Moglibyśmy to zrobić w bardzo prosty sposób poprzez wyciągnięcie w głąb, ale zrobimy sobie z poćwiczeniem operacji boolowskich. Zwykle robimy dodawanie, to teraz sobie zrobimy odejmowanie. Tego dawno nie było. Teraz jak się za to zabrać? Zrobimy to w ten sposób, że utworzymy sobie na płaszczyźnie prawej szkic nowy. Żebyśmy dobrze widzieli wszystko, zrobimy sobie znowu przekrój. Co prawda nam teraz odwróciło, ale to nic, zrobimy sobie na tej stronie. No i teraz tak, żeby tutaj cokolwiek utworzyć, potrzebujemy kilku rzeczy jakby początkowych do szczęścia, które nam są potrzebne, czyli te dwa powiedzmy fragmenty, które tu zostały zaznaczone na niebiesko, potrzebujemy sobie skonwertować. Będą one dla nas wyjściowe. Natomiast żeby sobie ułatwić życie, zrobimy sobie oś konstrukcyjną pionową i narysujemy sobie tutaj jeden odcinek, który nam tu będzie się łączył. Co prawda on wyszedł teraz krzywo, krótko mówiąc, dlatego możemy nadać mu warunek pionowy,
żeby został tutaj do poziomu sprowadzony i możemy sobie teraz wykonać lustro elementów. Zrzutujemy sobie ten odcinek względem osi, którą sobie przed chwilą utworzyliśmy. No i w zasadzie mamy wszystko gotowe, ponieważ on ma mieć szerokość 4 mm, czyli styczny do średnicy tego okręgu, która wynosi 4 mm. Zatem nie potrzebujemy tutaj dodatkowych wiązań, wymiarów itd. Jedynie co, to musimy sobie usunąć to, co nam jest tutaj zbędne, czyli ten fragment. No i w zasadzie mamy tutaj szkic gotowy, związany, jak widać, bez nadawania wymiarów, jedynie przez używanie wiązań wynikających z geometrii. Gdybyśmy potrzebowali rowek o innych wymiarach, no to niestety to wiązanie styczności byśmy musieli usunąć i w takim przypadku musielibyśmy nadać wymiar, ponieważ mamy tutaj symetryczność zrobioną poprzez zastosowanie lustra. Byłaby to również operacja bardzo prosta. Spróbujemy ją sobie wykonać. Usunę to lustro. Widać, że teraz możemy to zmieniać, tylko tyle, że musimy uważać, w jaki sposób zostanie przeciągnięty tutaj ten fragment, ten okrąg, ponieważ on jest i tak mimo wszystko związany z tym zrzutowanym okręgiem. No ale na przykład gdybyśmy chcieli tutaj średnicę, nie, znaczy ta szerokość, nie wiem, 3,8 mm, no to wtedy po pozbyciu się tej styczności uzyskaliśmy to w bardzo prosty sposób. No i teraz, żeby wyciąć tym szkicem, musimy sobie go najpierw wyciągnąć, aby uzyskać tutaj kolejną bryłę. Tylko teraz musimy zwrócić uwagę na pewną rzecz. Oprócz tego, że robimy symetrycznie od płaszczyzny, to musimy teraz odznaczyć funkcję scalaj wyniki po to, aby nam nie skleiło tutaj, nie złączyło z tą bryłą, którą uzyskaliśmy do tej pory. I jedyne co, to jeszcze musimy uzyskać wymiar. Potrzebujemy się wgryźć milimetr na jedną stronę. Ponieważ mamy symetrycznie od płaszczyzny, to jak sobie zrobimy na 13, to uzyskamy pół milimetra, bo uzyskamy milimetr na obie strony. Czyli musimy dać sobie wymiar tutaj 14 mm. Także sobie później sprawdzimy, czy faktycznie dobrze policzyłem. Scalaj wyniki zostały odznaczone, akceptujemy. No i widzicie, że coś tutaj nam się koliduje, czyli uzyskaliśmy obiekt bryłowy drugi. Wychodzimy teraz z tego przekroju. No i teraz, tak jak zwykle tutaj korzystaliśmy z funkcji połącz i wykorzystywaliśmy dodawanie elementów, czyli sklejanie, scalanie, to teraz będziemy odejmować. Co będziemy odejmować? Będziemy odejmować ten element odpowiedzialny za utworzenie tego tutaj podcięcia, tego rowka takiego, z tej naszej głównej bryły. Czyli główny obiekt, zaznaczamy nasz główny element, no i ten obiekt do odjęcia zaznaczamy ten nasz element tutaj zaznaczony teraz na niebiesko. Możemy sobie zobaczyć podgląd, jak to będzie wyglądało. Jeżeli z jakichś przyczyn w nagraniu będzie źle wyglądało, to już po zaakceptowaniu będzie dobrze na pewno widać w bryle, która została teraz utworzona. No i dzięki takiemu zabiegowi już dalszy ten montaż tego elementu z innymi elementami w tym złożeniu będzie dzięki temu możliwy. Zatem tak by to wyglądało na tę chwilę i brakuje nam tu jeszcze otworów montażowych, które sobie wykonamy w tej chwili. Na tej płaszczyźnie, teraz na tej ścianie w zasadzie, utworzymy sobie szkic, skorzystamy sobie również tutaj z pojęcia symetrii i teraz tak, możemy sobie zrobić narzędziem kreatorem otworów, a możemy sobie dla wyjątku narysować po prostu w tym momencie otwór i teraz zrobić na dwa sposoby. Albo znowu zrobić lustrzane odbicie tego elementu, czyli zaznaczamy ten, powinien być okrąg, no ale jest łuk. Lustro względem osi tutaj symetrii, akceptujemy, no i jest. I teraz możemy sobie te dwa elementy zwymiarować, ponieważ mamy symetryczność, to i tak zostaną one ładnie ze sobą poukładane i jeszcze potrzebujemy odsunięcie, mamy zwymiarowane do górnej krawędzi o wartości 11 mm, no i teraz jeszcze to, co potrzebujemy, to wymiar, ponieważ mamy odbicie lustrzane, wystarczy nałożenie jednego wymiaru, drugi zostanie zaktualizowany z automatu, średnica to 3,4 mm. Gdybyśmy to robili w inny sposób, z kreatorem otworu, wybraliśmy po prostu, zrobilibyśmy punkty i wybralibyśmy wiertła o wymiarze 3,4 mm. Także jest to standardowe wiertło. No i teraz robimy wyciągnięcie, zaznaczamy jeden otwór, drugi. Jeszcze raz, teraz w konturach zaznaczamy drugi otwór.
No i teraz możemy zrobić na przykład przed wszystko, albo możemy zrobić na przykład do następnej, czyli zaktualizuje nam tutaj do grubości tej ściany, przez którą będziemy się tutaj przecinać. No i mamy już zrobiony otwór. I teraz tak, ponieważ mówiliśmy, że będziemy to najprawdopodobniej robić metodą odlewania, no to pasuje tutaj troszkę z tymi krawędziami ostrymi popracować, aby no, było to możliwe później na przykład do wyjęcia, żeby nie uzyskać uszkodzenia. Załóżmy, że teraz zrobimy sobie tutaj pewne sfazowania, głównie akurat one by wynikały z kwestii, można powiedzieć, troszkę nieco estetycznych. Także sobie tu zrobimy te krawędzie i te krawędzie również sobie zrobimy na 2 mm, no i to byśmy mieli sprawę załatwioną. Kolejne sfazowania wynikałyby tutaj z usunięcia tych ostrych krawędzi, czyli możemy zrobić to na zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznych tutaj tych krawędziach i możemy sobie dać jakieś niewielkie wartości, na przykład 0,5 mm, myślę, że byłoby wystarczające, także to jest to. No i teraz kwestie tutaj takie zaokrągleń. Jeżeli chodzi o zaokrąglenie, na pewno powinno się ono pojawić w tym miejscu, na pewno powinno się pojawić w tym miejscu i na razie jeszcze to i to. Teraz jakie można sobie dać? Można sobie na przykład dać 2 mm po to, aby wykorzystać ten fragment, który tutaj został taką prostką zrobiony, po to, aby się nie było konieczności zabawy w jakieś pochylenia dodatkowe. No, wtedy łatwiej po prostu jest ten element tutaj wykonać. No i na przykład drugi sposób zaokrąglenia wykonania to na przykład tutaj w tej krawędzi. Tu również byłoby to potrzebne, tylko teraz nie wiem, czy mi zrobi, nie zrobi mi teraz. Zrobimy sobie troszkę ten promień inaczej, mianowicie wyłączymy te promień, a teraz sobie zrobię ten promień, jeszcze raz wyłącz, zrobimy sobie w tym momencie. Także niekiedy, teraz widzieliście na tym przykładzie, że kolejność wykonywania promieni może mieć znaczenie, w jaki sposób, w której kolejności robicie zaokrąglenia. W momencie, jak teraz sobie to dodamy jeszcze raz, to powinno nam to już się zrobić, ale nie. Zatem teraz jeszcze raz ten 2-milimetrowy sobie utworzymy. OK, to już mamy zrobione. Teraz tu wewnątrz, tutaj wewnątrz nawet moglibyśmy sobie zrobić nieco mniejszy. Moglibyśmy sobie zrobić o wartości 1 mm. I kolejne wartości zaokrągleń. Moglibyśmy nieco z tych krawędzi zejść w tym miejscu, jak również w tym miejscu. I tu byśmy sobie mogli dać już te promyki nieco mniejsze, na przykład 0,5 mm, tak aby to było łatwiejsze do uformowania. Żeby z tym rdzeniem tutaj nie było problemu, który mógłby wchodzić, również i w tym miejscu możemy sobie promyki nadać, one nam tutaj nie będą potrzebne, a model mógłby na przykład posłużyć do tworzenia matrycy, także to już byłoby również tutaj łatwiejsze do ogarnięcia, mogłyby być nawet nieco mniejsze, nie byłoby tu problemu większego. Także to jest, tutaj mamy, no i jeszcze te promyki, które by tutaj wypadały po zewnątrz. Myślę, że damy sobie około 1 mm, będzie tu wystarczające. Pytanie, co z tymi teraz krawędziami ostrymi? Spróbujemy sobie jeszcze tutaj dać ten fragment i myślę, że to nam wystarczy, żeby sobie to zaokrąglenie tutaj również nadać, czyli powiedzmy, że coś w ten deseń by to było. I tutaj dajmy sobie jakieś 0,5 mm, powinno nam to wystarczyć, no i byśmy w ten sposób otrzymali taki detal. Możemy sobie z ciekawości teraz włączyć podgląd taki, można powiedzieć, wygładzony bez tych krawędzi, no i widać, w jaki sposób teraz nasz ten detal wygląda. Na pewno by to ułatwiło kwestię. Natomiast jeżeli chodzi teraz o ten promyk, który tutaj jest, mógłby być większy, potem kwestia już maszynowego dogładzenia tutaj mogłaby być wykonywana, aby było łatwiej widoczne. Gdybym nadał materiał jakiś w tym momencie, powiedzmy pierwszy z brzegu aluminium, prawdopodobnie troszkę by lepiej ta bryła wyglądała do tego, aby
aby ją tutaj wyświetlić. Także tak został ten model tutaj wykonany w tym przypadku. I teraz tak jak mówię, gdyby ktoś miał jakiś pomysł do tego, aby wykonać ten element tak, aby był łatwiejszy do uzyskania obróbką skrawanie, no to jak najbardziej można tutaj zaproponować swoją wersję. No i na przykład można przesłać czy na adres mailowy, czy gdzieś w komentarzu jakiś link, odnośnik, jak tam kto woli. Natomiast jeżeli chodzi, co jest tutaj ważne, na pewno ważne są te elementy, te półki, które tutaj widać, czyli ten kątownik zarys tego kątownika nierównoramiennego z tymi otworami jest ważny. Wymiary odtąd dotąd jest jak najbardziej ważny. Tutaj to jest ważne z racji tego, że musimy to zmontować. No i w zasadzie tyle. Reszta powinna spokojnie powinna być tutaj do dostosowania. Tak uważam. Teraz tak na szybko, jak sobie myślę. Ewentualnie, gdyby jeszcze coś, to można by tutaj ewentualnie z fazowania jeszcze otworków sobie można było dodać, ale to już jest taka, mówię, zabieg kosmetyczny, 0,3 mm. Spokojnie można tutaj sobie dodać, czy tam ewentualnie na rysunku umieścilibyśmy jeszcze jakiś dodatkową uwagę, że w operacji wykańczającej na przykład ostre krawędzie zatępić o jakieś tam wartości, jakimś sfazowaniem, czy jakimś promieniem, jak już tam kto bardziej uważa. Tyle by to było na ten odcinek. Przejdźmy sobie do strony internetowej firmy Solid Expert. Z racji tego, że korzystam tutaj z oprogramowania SolidWorks dzięki firmie Solid Expert, jest tutaj taka ciekawostka. Z racji obecnie panującej sytuacji związanej z niebezpiecznym wirusem, firma Solid Expert również prowadzi ciekawe szkolenia online z SolidWorksa. Także jeżeli ktoś chce prześledzić, chce się zapoznać, zapraszam tutaj do zapoznania się ze stroną. Wiadomo, że w profesjonalnym wykonaniu również można liczyć na ciekawe poradniki, z których możecie dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat korzystania z różnych funkcji programu SolidWorks. Ja za uwagę dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.